Piątek, 10 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu mamy opis objawienia się Boga prorokowi Eliaszowi na górze Choreb. Boga nie ma w gwałtownej wichurze, nie ma go w ogniu, nie ma go w trzęsieniu ziemi. Pojawia się z łagodnym powiewem. Natomiast ciekawe jest to, że Pan Bóg mówi do Eliasza, który był w grocie, żeby wyszedł z tej groty naprzeciw Boga. Kiedy Eliasz wychodzi naprzeciw Pana Boga, Pan Bóg mówi do niego: co ty tutaj robisz? Można by też wytłumaczyć, co z tobą tutaj? Bardzo dziwne pytanie, bo można powiedzieć, no co ja tutaj robię? No przecież ty mnie wezwałeś. To co się pytasz, co ja tutaj robię? Przed chwilą mówiłeś mi, żebym wyszedł z groty. No to wyszedłem z groty. Ale to pytanie jest bardzo, bardzo mądre, ciekawe, intrygujące. Tak jak na początku w Księdze Rodzaju, kiedy pytał Bóg Adama: Adamie, gdzie jesteś? Wiedzą przecież, gdzie Adam jest. Żeby on sobie uświadomił, gdzie jest. Tak samo Eliasz ma sobie tutaj uświadomić, co ty tu robisz właściwie, co z tobą jest, gdzie ty jesteś, na jakim etapie życia. Fakt, słuchasz mnie, słuchasz moich poleceń, za chwilę będę ci dawał kolejne polecenia o namaszczeniu na króla, ale czy ty sobie zdajesz, co ty tu robisz? Czy ty sobie zdajesz, na jakim jesteś etapie? Czy sobie zdajesz, gdzie ty właściwie jesteś? Zdajesz sobie sprawę? Wydaje się, że to jest takie piękne pytanie, żebyśmy sobie często zadawali, albo przynajmniej dzisiaj. Co ja właściwie w życiu robię? Co ja tutaj robię? Dlaczego jestem w tym pokoju? Dlaczego nagrywam? Dlaczego słucham? Dlaczego jestem w sklepie? Dlaczego jestem na ulicy? Dlaczego mam taki plan, a nie inny? Dlaczego? Co ja właściwie robię? Dni lecą, tygodnie lecą, miesiące lecą i po co ja właściwie żyję? Po co ja tutaj żyję? Nieraz ludzie mówią na pogrzebach, dlaczego ktoś umarł? Pytanie można by postawić inaczej. Po co ja jeszcze żyję? Dlaczego ja jeszcze zostałem? Bo skoro Bóg jego zabrał, to znaczy zakończył życie, to znaczy, że jego życie jest w pewnym sensie spełnione. Jeśli mnie jeszcze zostawił, to musi być jakiś sens mojego istnienia. Czy ja wiem, co ja robię? Czy ja wiem, po co jestem? Jeśli chodzi o psalm 27, jest w nim niesamowita tęsknota za szukaniem Bożego oblicza, czyli Bożej obecności. I ta tęsknota kończy się takim wyznaniem wiary, wierzę, że będę oglądał Pana, i takim wezwaniem nawet do swojej własnej duszy: oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Dwukrotnie użyte słowo oczekuj Pana używa hebrajskiego czasownika kawwe, oczekuj, który można by też przetłumaczyć czekaj, bądź ufny, miej nadzieję. Bardzo to jest ciekawe, że w języku hebrajskim to nie jest jedyne słowo, które ma takie same, można powiedzieć, ma takie dwa odcienie. Z jednej strony mówi się o oczekiwaniu, a z drugiej strony mówi się o zaufaniu. I w różnych tłumaczeniach, jak prześledzimy polskie czy zagraniczne, widzimy, niektóre mówią o tym, żeby czekać, niektóre mówią o tym, żeby ufać. Otóż w momencie, kiedy Boga nie ma, kiedy nie ma jego oblicza, kiedy on zakrywa swoje oblicze, kiedy wydaje się, że nas odrzuca, kiedy wydaje się, że nas zostawia samych, musimy umieć czekać. Ten, kto czeka, znaczy ufa. Człowiek, który nie ufa, nie czeka. On musi mieć wszystko sprawdzone, musi mieć zabezpieczone. Człowiek, który jest człowiekiem ufnym, on umie czekać, jest cierpliwy. Wie doskonale, że są pewne momenty, których trzeba po prostu przeczekać. Jak to mówi prorok Izajasz: na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Ciebie przygarnę. Ufać nie znaczy tylko mówić: Jezu, ufam Tobie. Ufać nie znaczy tylko mieć nadzieję, że kiedyś po prostu coś tam nadzieje. Ufać to znaczy spokojnie czekać, tak jak czekamy na koniec roku, jak czekamy na zbiory, jak czekamy na owoce, jak czekamy na koniec filmu. Potrafimy czekać, wiedząc, że nie wszystko da się przyspieszyć. Szukać oblicza Pana Boga, czyli szukać Jego obecności, można również w ten sposób, że człowiek umiejętnie czeka. Że owszem, staram się spotkać Pana Boga w Słowie, staram się w innych ludziach, staram się w wydarzeniach, ale też wiem, że kiedy Go nie ma, to wiem, że ja Go spotkam w oczekiwaniu. Że szukanie Boga ma miejsce również w czekaniu na Niego. Że czekając na Niego, On staje się bardziej obecny. Ewangelia Mateusza, fragment kazania na górze, mówi o tym sławetnym: powiedziano przodkom, a ja wam powiadam. I tym razem Jezus mówi: powiedziano przodkom, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie popatrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił cudzołóstwa. Jezus podnosi poprzeczkę. Jezus, można powiedzieć, podnosi wymagania moralne
I zaraz mówi też o tym, że jak ci ręka jest powodem grzechu albo noga, to lepiej ją odetnij. Bardzo mocne słowa, ale one pokazują jedno, że nie będzie grzechów cudzołóstwa, jeżeli my na etapie wstępnym odetniemy się od tego, co do cudzołóstwa prowadzi. Może to być bolesne, tak jak odcięcie ręki, może to być bolesne, tak jak odcięcie nogi, ale lepiej odciąć się na tym etapie, niż gdy będzie za późno. To, że się rozlatują małżeństwa, to, że z kapłaństwa ktoś odchodzi, to, że siostry zakonne zostawiają, to nie dlatego, że, nie wiem, kosmici przyjechali, ale dlatego, że na tym etapie wstępnym nie została odrzucona pokusa. Wydawało się, że to jeszcze nic, wydawało się, że to tylko przyjaźń, wydawało się, że to tylko relacja bliskości, wydawało się, że to da się pogodzić, a potem już było za późno. Prawie wszystkie małżeństwa i prawie wszystkie powołania rozlatują się dlatego, że ktoś nie potrafił na pewnym etapie odciąć oka, ręki, nogi. Nie potrafił powiedzieć zdecydowanie, nie można pójść tą drogą, bo jeśli pójdziemy tą drogą, to ona doprowadzi do cudzołóstwa. A jeśli będzie cudzołóstwo, to nie pogodzimy pewnych rzeczy. Nie pogodzimy, bo nie da się żyć podwójnym światem. Także ta Ewangelia zachęca nas do tego, żebyśmy się nie bawili, żebyśmy nie byli roztropni, żebyśmy uważali na pewne rzeczy. Nie dlatego, że nie można się przyjaźnić, albo nie można się kolegować, że nie można współpracować z ludźmi. Jezus mówi, kto pożądliwie patrzy. Możesz patrzeć niepożądliwie. Możesz patrzeć niepożądliwie, możesz wejść w relację normalną. A jeżeli widzisz, że pożądanie już po prostu ciebie ogarnia, to ucieknij. To naprawdę ucieknij. Może to być bardzo bolesne, może będziesz wył po nocach, może będziesz się denerwował, dlaczego samotność, a nie ta relacja, którą się spodziewałeś, ale naprawdę lepiej to niż cudzołóstwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.